3 lata temu Lewandowski tańczył trendy na TikToku i dziewczynki, a teraz ten chłop wrzucił to na TikToka. Czekaj. Aż tak bym się nie czepiał. To nie było dotknięcia. Ta odbywka już tutaj stała. Jak stała? Stała tu przed tym. Później można masa zacząć. Okej, nie darzę sympatią WK, a tym bardziej nie jestem ich fanem. W tym odcinku dowiecie się, kto jest najsilniejszym widzem u nas na kanale. Trzeci Weklecie ekipa WK z tej strony. Mieliśmy akcję na TikToku, armia na ławie, hashtag. I mieliście 3 tygodnie czasu, o ile się nie mylę, żeby wrzucać wasze filmiki z ławy. Najsilniejszy TikToker. Dobrze, że to poprawiłeś, faktycznie. Ale czy TikToker to nasz widz? Też. Bo ja powiedziałem, że jest najsilniejszy widz. Jestem ciekawy, bo tam widziałem, coś obiło mi się o wzrok, że jakieś wyniki 265, 260. To już jest potwierdzone, ale wiesz co nie jest potwierdzone? Bo my jesteśmy też sędziami teraz. Bawimy się w sędziów i będziemy decydować, czy bój został zaliczony, czy nie. Do głównej nagrody. Jaka będzie główna nagroda, przekonacie się w dalszej części tego filmu. Mamy podział na chłopy normalne, kobity i śmieszne. Zaczniemy od chłopów normalnych. No tutaj jest pierwszy filmik 220x6. Silny BDG. W ogóle ten silny bonus BGC. Ja chcę zobaczyć, silny BDG. Jak wygląda TikToker, który 220x6 bierze? Nie żebym się śmiał, że TikTokerzy są mali czy coś, tylko chcę zobaczyć, jak TikToker wygląda, który bierze 220x6. Ty, szkoda, że tu Sakera nie ma, bo on by też to docenił. Pierwszy kadr, 19 lat, waga 117. Te plecy i zawisza. Weź stwórz, na przykład daję ci budżet $1 000 000 i stwórz taki dysonans poznawczy, ja bym to nazwał, bo to jest dla mnie dysonans. Stwórz coś takiego, to nie jest takie proste. A ten chłopak to osiągnął TikTokiem, że ja po prostu jestem zauroczony tym, co widzę, nie? No ja też właśnie, No zobacz, co się dzieje. 19 lat chłop, szczęścia nie? Lecą. O co tu chodzi? 19 lat, to się odjebało. Owinięte łokcie. Już dawno nie widzieliśmy takich hamów, co? Jak ćwiczymy na swoim. Ale w Championie się widywało bardzo często. Właśnie ta starsza gwardia korzystała bardzo często z tych owijek. To takie konkretne stabilizatory chyba są. Nie, że to samo za niego wypycha chyba, żeby nie było, żeby tak nie wyszło na materiale. To nie wypycha raczej za niego. No nie no, zaliczam. Ja nawet po tym, jak on wygląda, nie musisz liczyć tych krążków. Wiesz, że on by nie chciał oszukać samego siebie, to po pierwsze. Po drugie, widać, że to jest 220 po prostu. No, po tym, jak ta sztanga się porusza, jak się gnie. A możesz jeszcze przewinąć? Tam jeszcze zobaczymy te krążki dokładnie? No masz 20, nie? Są 20. Raz, 2, 3, 4, 5. 20. 5 razy 20 to jest 100. 200. I sztanga plus 20, 220. Wszystko się zgadza. No, no rewelacja. Natomiast czy jest to rekord? Czy jest to najsilniejsza osoba? Byśmy musieli przeliczyć w kalkulatorze. Możliwe, ponieważ kolejna osoba to jest nasz rekordzista one repowy. 265 kilo. Szymon Wójtowicz. To zobaczmy. Zobaczymy, czy zaliczymy w ogóle ten bój. I jeżeli zaliczymy, to wtedy będziemy się zastanawiać, co tu zrobić. No zobaczmy. 265. Elejko. Także nie ma szwindla żadnego. Dupa na ławie, z tego co widzę, jak tam się oderwała, to dla mnie to się nie oderwało. Chłop, kurwa, jak trzeba. No i co, no zobacz, chłop za nim. I zobacz, i tworzą TikToka. 3 lata temu chyba TikTok to było music. Zobacz, jaką drogę przeszedł TikTok. Chciałbym jeszcze podejrzeć profil, tak jakby. 3 lata temu Lewandowski tańczył trendy na TikToku i dziewczynki. A teraz ten chłop wrzucił to na TikToka. I to jest 94 rocznik. Panie, panowie, ten chłopak jest młodszy od Robura o ile lat? 6. O 6 lata ode mnie, o 2 lata. Ten chłopak, zobaczmy go, nie? 265. Dziku, skurwa, fuj. Młottora w ogóle podnosił, zobacz. Czyli widać, że stworzył sobie taki młocik, tutaj pokażemy. I 26 kilo podniósł. Widziałem kilka osób, co robiło tą replikę, ale wciąż jednak rozłożenie tego ciężaru jest inne, ponieważ talerze są krótsze. Natomiast jak masz młot, on jest trochę dłuższy i dźwignia jest dłuższa,
przez co grawitacja no. jeszcze bardziej ciągnie ten młot, ale sobie dołożył dlatego 26, a nie 25 może, nie? No dobra, no słuchajcie, żeby przejść sprawnie, no zaliczamy Szymonowi nagrodę główną, którą pokażemy pod koniec tego odcinka, żeby jeszcze pokazać, jak silną armię na TikToku mamy. Więc gratulacje, Szymon. Tak. Ale patrz, Arek Powerlifter 250. Arek Powerlifter. To musimy Ty, to są TikTokerzy, kurwa. Panie, panowie, to są TikTokerzy. Arek Bench na Instagramie. TikToker, który założył raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć talerzy, żeby wpasować się w trendy TikToka. Na to liczył. Poświęcił lata stażu treningowego, żeby nagrać tego TikToka. Dobra, robimy tak, słuchajcie. Silny BDG, 220x6. Leci do ciebie koszulka Grip XXL, największa jaka jest. I damy ci czarno-czarną. Konkretny prezent, bo to się wam przyda. I tak samo Arek Powerlifter. Wysyłamy ci, ale tobie wyślemy srebrnego. Jakoś tak do pasa będzie ci pasować ten srebrny, myślę, do tej srebrnej klamry. Także Arek Bench, zapisujemy. Czy mamy asystenta na sali? Oczywiście. To proszę zapisać dla Arka Powerliftera srebrny grip. No i koszulka grip, oczywiście to jest koszulka, która pomaga wam wycisnąć więcej. Klejcie się plecami do ławki, możecie się zaprzeć całym ciałem i popchnąć całego ciała. Lecimy dalej. Ale jest no. też TikTok, jak czas na więcej 260 kg później. Ale to już było... No chyba na zawodach. No tak, tak, ale... No, dobra. Bardzo dziękujemy. To jest czarno-czarny grip. Widzicie, tutaj jest żel gwdziki, tutaj też jest z przodu symbol żelowy, ale to jest istotne. Patrzcie. I teraz wyobraźcie sobie, że całą moc z nóg zapieracie się, przenosicie tu na plecy i z pleców. Sprężyna. To jest duża różnica, nie? Także mam nadzieję, że będzie służyć. Ale ogólnie też bezpieczeństwo, nie tylko na wynik to się przykładasz tam plus 5 kg powiedzmy ci dołożę. To prawda. Tylko, że się nie przesuniesz po prostu na tej ławce. To nie prawda. Ucieknie ci ciało do tyłu. No i po pierwsze się nie zabijesz, po drugie wyciśniesz więcej. Arthur Mike Saban Shaper? Czekaj, Arthur Mixa Bench Press, przepraszam. Wixa. Arthur Mixa. Arthur. No i zobacz, kolejny TikToker. No nie, no te wyniki to są zawodowe. No 88 kilo i wyciska gość 240. Powiem tak, nie są to zawody WNBF, także nie było też tego w regulaminie, że są to zawody, że tworzymy tutaj naturalną federację, naturalny konkurs, także nagroda się jak najbardziej należy wszystkim, którzy chcą uczestniczyć, tych naturali i nienaturali. No i ja bym Arturowi, ty, no taki wynik, no ja wysłałem mu gripa też, nie? Myślę, że czarno-czarny mu siądzie i też XXL, bo niby 88 kilo, tak. Ale wiesz, jakie to jest 88 kilo. No, także leci grip patrzę też. Profil, widzę, jest zajawka. Ty, kolejna osoba, czołg, po prostu czołg, 245 kilo. Pewnie jakiś 97 rocznik. Oj. Będzie to. Zobacz, pauza, zaliczamy. My tu nie mamy roboty, nie? Nie ma czego sędziować za czołg. Tu będzie problem z gripem, moi drodzy. 232. Widać, że bardzo wysoki jest ten chłop. Kurczę, będzie problem, ale wysyłamy ci XXL dla czołga. Jeżeli mamy jakiś prototyp, możemy się zapytać. Robiliśmy kiedyś rozmiar dzik, czyli 4. To było takie 4XL, to poproszę 4, właśnie rozmiar dzik dla czołga. TikTok czołg? Prawdopodobnie. Lecimy dalej, bo jest bardzo dużo uczestników. Ty, i cały czas mamy 200, jesteśmy na pułapie 200. Daniel Haciński, 215 kilo. Big czołg. Z zawodów, też nie mamy roboty. Czyli podejrzewam, że treningowo więcej jeszcze kiedyś tam wycisnął, jakoś z oderwaną dupą czy coś, jak bardziej przysiłował. No też chłop, zobacz no. Waga jest 86, nie? Poproszę srebrnego gripa dla Dawida Hacińskiego. No nie, jak sorry, ale jak masz 200, to... O 90 kilo masa ciała, zobacz na łapę. 230 kilo. Nie trzeba liczyć, zobacz jak ta sztanga leży, nie? Ona już jest jak... logo McDonald's. Tu wygląda ta ława jak na tej siłowni, co Sakret pracował. Mm-hmm. Na Energy. Nie, Energy tak. Coś takiego.
Kurczę, fajna pozycja ogólnie. No też, no, grip czarny dla Dawida Benchpressa, no. Wykosztujemy się, Chris wyciskamy razem 220 kilo, wiesz. Hej, jestem Chris, dąż do mojej przygody, nie? Wyciśnijmy razem 220 kilo. Bodyweight 107. Badę z tyłu, nie? Ładnie. Gładko. Gładziutko. Srebrny grip, na zmianę będziemy. Armia na ławie 16 lat, 140 kilo. Jest bodyweight? Lewandowski. Widać są trzy talerze, trzy dwudziestki. No. Kurwa, poszło. Ale fajnie, no nie, właśnie ja też bym nagrodził. Chłopakowi wyślijmy też XXL-kę, bo też spory chłop się wydaje. XXL? XL. XL, no. XL-kę wyślijmy, bo widać, że wysokie są chłopy. Ja bym docenił 16 lat i 140, nieważne jak to robisz, to jest imponujące. No. Jak ja miałem 16 lat, to jeszcze nic nie wyciskałem, ty chyba też nie? Coś tam zaczynałem, bo to druga gimnazjum, no właśnie. Coś tam próbowałem. Ja w wieku 18 lat miałem, jak zacząłem wyciskać, pamiętam w techniku sprawdzaliśmy się u nas na siłce 78 kg. Więc o czym jest rozmowa, nie? A tutaj chłop 16 lat już, jego ciało wie, z nas max 140 kg. No pozazdrościć. Mazur bench press 200 kg. Nie możemy się uwolnić, nie? Od 200 kilo osób. I teraz zobaczcie, ile jest osób, co wyciskają 200 kilo, nie? Zobacz, ile jest osób. Nie wiem, ile z tych osób jest naturalnych. Prawdopodobnie mniejszość. Jest tutaj jakiś natural, no. Ale mniejszość. Ale no wyciskają ludzie te 200, nie? Da się to zrobić. Czuję tak uwolnienie blokady w swojej głowie. Co nie? Że może i łatwo by było dojść. Tylko wiadomo, trzeba podjeść trochę. A teraz jakieś maratony w przyszłym roku, trochę, może za dwa to chyba, co? Bardziej za dwa, no. Tak teraz przemyśleliśmy to. No. Maraton byśmy zaliczyli i później można masa zacząć. Ty, no zacznij, no co ja mogę zrobić? No Mazur bench press, czarno-czarny grip, nie? Już dawno zapisany. No, młody ninja, 170. I to jest chyba, to jest świeże ogólnie, on teraz 70, czekaj, 77, 160 na 2, kurde, 77 kilo, no, no, to no nie ma przecież, opcji. I to jest jakby przed startem, czy tu nie wiadomo jaki okres, ale nie wiadomo, ale ma wagę 77 i zobacz, wyciska 162, kurczę, no to jest potężny wynik. Pamiętasz jak my na przykład robiliśmy, ja miałem jakoś, nie wiem, 90 coś, ty też chyba nawet, że jeszcze jak się nie wkręciliśmy tak w ten trójbój, ale już robiliśmy siłowo te treningi, to żeby 160 na raz wycisnąć, był taki moment, przy tych naszych wagach to było coś, nie? To było coś, no. Więc no ja też bym młodego ninja, tym bardziej, że fajnie promuje naturalną kulturystykę w UNBF-ie, fajnie mu poszło, sympatyczny chłopak, wyślij mu czarno-czarnego do niej, że będzie pasował i ja bym mu wysłał L-kę, rozmiar, żeby łapa, chociaż ma taką łapę, że nie, M-kę mu wyślijmy, M-ka będzie lepiej siedzieć. Na pewno? Tak, będzie częściej nagrywać TikToki w M-ce. Mówię ci, obiecuję ci. Nie rozerwię tej M-ki? Nie rozerwię, obiecuję ci. Ale jak już mamy odcinek o wyciskaniu, to zobacz, jak długość ramion, nie? Zobacz, ktoś ma dłuższe ramiona i musi 2 cm wykonać dłuższy ruch w jednym powtórzeniu. To w 10 powtórzeniach sztanga musi przebyć 20 cm dłuższą drogę. A w 30 powtórzeniach? 60 cm. 60 cm. Pociągnijmy do ilu centymetrów? Do 42,5. 90 cm. Wiesz ile to jest 90 cm? Patrz, robię 42,5 ruchów, zrobiłem powiedzmy 90 cm dłuższą drogę. 10 cm to masz do bioder. Zobacz ile więcej podniosłem niż ty. Ty podniosłeś większy ciężar, tak? Wszyscy ci przyklaskują, wszyscy to widzimy, że ty jesteś silniejszy, ale ta osoba, która jest wyższa, ona mogła paradoksalnie, tak jakby w prawach wszechświata, nie mówię o tym tu i teraz podniosłem, ale tak jakby na bazie, inaczej, na bazie fizyki ona wykonała większą pracę. Większą pracę. Bo sztanga przybyła większą długość. Dobra, lecimy dalej. No 220, nie? Takie tam 220. WK. Okej, nie darzę sympatią WK, a tym bardziej nie jestem ich fanem, ale szanuję sportowych świrów, którzy wywołali mnie do tablicy w komentarzach. Emerytowany najsilniejszy junior 2018. Pavlos Lifting Team. Ładnie też, kurde, no 220. Może to nie jest topka, bo tam chłopaki tyle wyciskali, jakieś, wiesz, 88 kg wagi. Ale ja bym wysłał koszuleczkę XXL, no, czarno-czarna, bo widać, że chłopaki się na czarno ubierają. Pa 217, no myślę, że kurczę, no chłopaki
dużą część czasu w swoim tygodniu spędzają na tej ławce, no to czemu by go nie umieć takim gripem, nie? A że nie darzy sympatią, jak najbardziej to rozumiemy, nie wymagamy, żeby darzyć. Nie każdy będzie nas darzył sympatią, o tak. Lecimy dalej. RJ Bull 220. Rekord życiowy 185,2. Czyli jakby progresował sobie i doszedł do takiego momentu, że już dokładał dziesiąte, nie? I natural, ty. Widać, że natural ogólnie, no. Nic nienaturalnego tu nie widać. Ty, no mega wynik, przy 90. To jest 185, czy w końcu, czy 220? To jest 185, ale może ma tak, wiesz, może ma rekord z ciągu wpisany w NIK-u, nie? No, no co, ja też bym to nagrodził, no sorry, mieliśmy wybierać nie wiem, mieliśmy nagradzać, no ale to są tak mocne osoby, że ja bym, no nie wiem, póki co nie mam coś takiego, żebym każdego nagrodził. Seba Gleba 210 kilo. Seba Gleba, naturalne. Tutaj być może jest to sarkastyczne, ale niekoniecznie, nie? Bo, ale wydaje mi się, że to może być tak, że to może być sarkazm raczej, z tym naturalne. Natomiast wynik fajny, 210. No, 102, nie taka duża waga, ale może być naturalne ogólnie. Na tle konkurencji dzisiejszej to mi pasuje, nie? Że to jest takie IPF-owe, mocne, naturalne, nie? No to co, XXL-eczka czarno-srebrna dla Seby Gleby. Solfège 14 lat. Ty, 14 lat, waga 66,5, 82 kilo. No to słuchajcie, ja ważyłem już w technikum 90, powiedzmy, i miałem maksa 78, wiek 17-18. On ma 14 lat, 66,5 kilo, masy ciała 82 kilo. Chłop jest, no, niesamowicie atletyczny, jak na swój wiek. Kurde, ty. Wyobraź sobie, że on byłby prawdopodobnie najsilniejszy w twojej klasie. Chłop z lokami, nie? Chyba tyle wyciskałem właśnie w tym wieku. Nie byłby silniejszy od ciebie. Ale on ma loki, a ty nie miałeś. Czaisz? Także ja patrz, nie, także... Ja nie ważyłem 66, ja chyba ważyłem... No właśnie. 77, coś takiego. No, to po pierwsze, po drugie on ma loki. No i co? No i solfeżowi i wysyłamy też gripa czarno-czarnego. No. Dołoży wtedy. Mega wynik, dołoży. Jak na ten wiek. No to mamy teraz RJ Bulla i to jest najsilniejszy żubr. 220 kilo. Widać ilość talerzy. Na wszystko jest widoczne. Fajny treningowy impuls. Może pośladków nie ma na ławce, ale tak trzeba trenować czasami. Jest orzełek. Leci do naszego orzełka czarny grip, nie? No nie mogę się do niczego przyjebać, a ty? Nie. Czy XXL oczywiście? Nie mam prawa nawet. Ogólnie nie wiem, czy będzie tyle XXL-ek w ogóle dzisiaj. Baczymy, najwyżej będziemy wysyłać to, co jest. Tony Jumbo. 215 kg, drodzy państwo. Tony Jumbo. Powtórzysz raz? Nie ma masy ciała. Czy było dotknięcie klaty? Było czy nie było, ty? Czekaj. Aż tak bym się nie czepiał przy takim ciężarze. Ale... To nie było dotknięcia. Wiesz, czasami jest potrzebna taka decyzja, żeby zachować porządek, nie? I czy poświęcamy Tonego Jumbo? Ja bym nie poświęcał. Ja też nie. Fajny impuls treningowy, Tony, leci do ciebie srebrny grip XXL. I wrocławski Cox, 200 kilo. Kończy nam tabelę panów. McFit na kilometr, z kilometra rozpoznam. Bardzo możliwe, że Świętokrzyska ogólnie. A nie, bo to wrocławski, sorry. Lechnicka. Lechnicka. On podmasował teraz ten... Podjadł, widziałem na podobnie. A to jest, czekaj, to jest ten wrocławski koks. Kurwa, myślałem, że nie ten. No to strzelam, myślałem, że inny wrocławski koks. Fajnie, że wziął udział. Ty, no jest 200, no on tam jest męc fizykiem, nie? Silny, no. Wiadomo, że jest pro-męc fizykiem, tak to nazwijmy, ale 200 poszło. Kawał chłopa się z niego zrobił teraz. No ja, co, no, grips XXL myślę, że czarno-czarny, nie? Dla wrocławskiego. Dobra, no to zamykamy chłopów. Teraz jeszcze kobity. Kotki są superanckie. 62,5 jest to najlepsza zawodniczka. Dźwiga dziewczyną 16 lat, 62,5. Słaba, technika słaba, ale jest. Dokładnie, ale jest, jest impuls. Twoje ciało poznało, co to znaczy 62,5. Zobacz, jeszcze noga poszła do góry i tak poszło. Emeczka, co? Jest zapas. Eseczka, grip. Jak się pani nazywa?
Kotki są superanckie. Zgadzam się. I Strong Zuza, 55 kilo. Proszę, 19 lat, 60 body weight. Pyk, dupa do góry, nie szkodzi. Środowisko treningowe. W ogóle ona tutaj nie była potrzebna, ta dupa do góry, tak to szło. Co nie? Myślałem, że będzie kontynuacja i coś, jakaś niespodzianka, że 57,5 i 6 dych. Wiadomo, że każdy kilogram robi już tutaj różnicę, ale idzie szybko. Zobacz. No szybko idzie. No szybko, szybko. O. Dobra, i lecimy dalej. Śmieszne. Kemper. Spalone? 370? Jak 370 tam jest? Nie ma tu 370. Ojciec wierzył w syna chyba swojego, co? Może miał robić po prostu na współę z ojcem. Chyba tak. Że pomagał mu, miał zrobić negatyw tym. Negatyw. A ojciec zrozumiał, że ma to wycisnąć. Quenty. Siema, dzisiaj challenge Woka, dziki wariaty z Warszawy, zajebali challenge. Ja za niebę w kurzu rzucę za na klatę. Lecimy. Nie, no Kamil, za dużo, zdejmij. Dobra, trochę mniej, ale dobra forma. Tak jest moje. Lecimy. Pa. Teraz dobra forma. Widać, że tam trochę przebywa. Dobra, porobione. Dzięki Boga, dzięki za cieleczek. Ja numeruję czołg. Tak, ten co ma 3 metry w bicepsie. Spróbujmy pobić, wariacie. No tak. Mnie śmieszy to, bo mnie trochę to nie rozśmieszyło. No mnie też, ale to jest taki sketch, nie? Ale rozśmieszył taki, ostatecznie. Taki wiesz, to jest taki 2016 YouTube trochę, nie? Gdzie Abstra było popularne, albo i nawet wcześniej, no. Pan Leziejczego na TikToku. To mnie rozbawiło, kurwa. Jak? Od razu, nie? Hashtag Ania na ławie. Jak? To mnie rozbawiło, no chłopaki. LJ Bull 3. Leziejczego na TikToku, co zrobić? Wrzucajcie swoje filmy z wyciskania. Nie, no tutaj leci koszulka grip. To już grip dla mnie, bo to już niebezpieczne. To nie i LJ Bull jeszcze jedno? Leziejczego na TikToku, co zrobić? Wrzucajcie swoje filmy z wyciskania. Hashtag kawawka. Dobra, to dorzućmy tutaj. RJ Bull nam 3 filmy nagrał. Dajmy jeszcze jednego srebrnego dla spotera. XXL-kę. I fajnie zamkniemy. Ile gripów rozdajemy dzisiaj? 18. 18 gripów. Paleta za pierwsze miejsce. Dzięki za pomoc. To ja mam takie pytanko, bo ta odbywka już tutaj stała. Chcesz pokazać, że sam stworzyłeś tą nagrodę? Jak stała? Stała tu przed chwilą. Co ty robisz? Bollywood? To telewizja. Bo to już Bollywood, nie Hollywood. Dobra, idziemy wpisać Szymona. Także do Szymona leci zapas energetyków, vitamin boosta. Tam sodu dużo nie schodzi na trójboju. Aczkolwiek, jak siedzisz 3 godziny, schodzi. Schodzi jednak. Schodzi. Schodzi. Lodóweczka ognisku. Kreda jest już tu. I Szymon, 265. Będzie już na zawsze tu. Ja wpiszę Szymon, a ty 265. Dobra. Napiszę lewą, bo trenuję. To się zetrze. Ty albo tak zrobimy. 200. Duże 5. I tym samym kończymy akcję Armia na ławie, ale zaczynamy kolejną akcję. Jaka to będzie akcja? Tutaj też duża rola u was, w was. Duża rola u was czy w was? Duża nadzieja w was, ponieważ fajnie będzie, jak skomentujecie, co możemy zrobić, jaką akcję kolejną. Myśleliśmy o sylwetkowej akcji. Coś typu WNBF, tylko zrobić internetowe, tiktokowe WNBF. Pozowanie, poważne, śmieszne. Szymon 265, Arek Powerlifter 250, Szymon 265, Dawid Denis 230, Seba Gleba 210, Szok 245, Dechaciński 215, Krystian 200, Krzyżpin 200, Kulturysta 1303022 00, Kajtek 180, Olek 190, Sfatos oficjalnie 185,2, Kupson 182,5, Słato 185,2, Dave Jig 170, Kaszulc 185, Aktywny Facet 170, Model Ninja 170, LJ Bull 220, Agieraski 160, Kaczor 20, 160, Damian Pokojski 155, Tony Jumbo 215, Lewandowski Podłoga 140, Kajantor 150, Wrocławski Cox 200, Soulfish 82, Kotki są superanckie 62,5, Daniel
Kaczyński 215, Pawlos 217, 220, Mazur Bench Press 200, Artur Miksa 240, wyciskamy razem 220, Mateusz Nowak, Adas Lifting, Glodami, Quenti, Pewojnik, Sun Bubududu, Kompir, Olek, Cash Fans, Kaczor, Kalinar, Patryk 04, Jogti, Tiaro, Seb, R, Arta, Onniert, dziękujemy. A ja ogólnie Glodami, to jest, on na TikToku ma duże zasięgi. A nie daliśmy go? Zależy ile. Nie, w sensie, że nie było go w tym filmiku chyba dzisiaj. 140x8 natural. Glodami, kojarzy go z TikToka. No kurwa, bo też nie, ej nie, bo nie chcę no. Tak, że tutaj wiadomo, te 265, cyk. Wiadomo, ale ja nie chcę, żeby było tak, że, bo ja wiem, bo ja go widuję na TikToku, ja wiem, że on jest naturalem, widzę jak ciśnie, wziął udział w akcji, ma zajebiste wyniki, co i nie wyślemy mu gripa? Wyślemy. No wyślemy kurwa, wyślemy mu czarno-czarnego gripa, Glodami. Widzisz, a tak bym nie przeczytał wszystkich nazwisk i byśmy przeoczyli, nie? Chłopaka, który napierdala, widuję go na TikToku. No. A kto miał tak 220 na 6? Silny BDG chyba. Silny BDG.